pora na piątkowego flesza na dobranoc. Pojawiają się informacje na temat premiery PlayStation 5 przypadającej na połowę listopada. Japoński oddział Amazona zamieścił i szybko usunął ofertę przedsprzedaży konsoli z datą ustaloną na 20 listopada, a według brazylijskich źródeł ma to być 17 listopada. Na oficjalne informacje nadal czekamy. Stevenowi, streamerowi cierpiącemu na rdzeniowy zanik mięśni i zarazem dyrektorowi operacyjnemu organizacji charytatywnej Able Games, udało się wygrać Fall Guys za pomocą czapki, która wykorzystuje promienie podczerwone, by wykrywać ruchy głowy i tym samym przemieszczać postać. To niełatwe zadanie nawet bez utrudnień, więc należą mu się absolutne gratulacje. Oh no! Oh, I got it! I got it! I got it! I had to give you a beating. Wydawca remake'u Mafii opublikował w internecie kolejny zwiastun produkcji. Trwa on zaledwie 44 sekundy, ale znajdziemy w nim sporo ciekawych detali. Mafia Definitive Edition zadebiutuje 25 września na PC-tach i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Pracownik ze studia EA poinformował, że Star Wars Squadrons zostało ozłocone, czyli prace nad grą zostały oficjalnie zakończone. Oznacza to, że nie nastąpi żadne opóźnienie i gra powinna zadebiutować 2 października tego roku na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Przerywamy na chwilę regularne nadawanie, by wspomnieć, że z okazji kolejnego pokazu Ubisoft Forward firma wystartowała z promocją na swoje gry sięgającą nawet 80% zniżki. Całość potrwa do 21 września. Na zainteresowanych czeka link w opisie. Your predicament. Baldur's Gate 3 otrzyma specjalną funkcję dla streamerów, która pozwoli osobom oglądającym rozgrywkę głosować na kwestie dialogowe i tym samym sugerować grającemu, jaką powinien podjąć decyzję. Twórcy pochwalili się także wysokim stopniem skomplikowania dialogów oraz dużą ilością scen przerywnikowych. Internet obiegła informacja, że firma Sony ma zamiar pojawić się z godzinnym panelem w ramach wirtualnego wydarzenia PAX Online. Na razie nie wiadomo, co zostanie na nim pokazane. Impreza potrwa kilka dni, z czego panel Sony zobaczymy 18 września i prawdopodobnie usłyszymy więcej na temat PlayStation 5. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.